Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj lecimy do Indii, a stamtąd pochodzi przekąska, która nazywa się pakora. Zapraszam. W pierwszej kolejności powinniśmy nalać oleju do wyższego naczynia. Ja mam dzisiaj patelnię, ale możesz to równie dobrze zrobić w rondlu. I włączamy moc pod patelnią. Zabieramy się za przygotowanie ciasta. Ciasto będzie takie ala naleśnikowe, ale będzie bez użycia jajka. Natomiast do tego przepisu używamy mąki z cieciorki, czyli tak zwany besan. Do mąki z cieciorki dodajemy przyprawy, czyli kurkumę, garam masala, czyli mieszankę przypraw, chili w proszku, do tego kmin rzymski oraz kolendrę mieloną. Całość doprawiamy solą, mieszamy tak, by przyprawy połączyły się dobrze z mąką i stopniowo dolewamy wody, żeby uzyskać ciasto naleśnikowe. Standardowo pakora jest robiona tylko z warzyw. Ja dziś postanowiłem to troszeczkę stwistować i dodamy do pakory indyka. Lubię to mięso, jest fajnie soczyste, kruche. Dodajemy wody tak, by konsystencja była ciasta naleśnikowego. Myślę, że ta konsystencja jest ok. Widzisz, ona jest gęstsza niż naleśniki. Teraz kroimy drobno piórka paprykę. Paprykę. Kroimy drobno w piórka cebulę i na podobnej długości. Tutaj mam obranego jednego ziemniaka, takiego większego. Jego teraz pokroimy w drobne słupki, ale teraz nie będę go kroił tak. Nie będę go kroił teraz tak po długości, tylko w poprzek, żeby uzyskać ciut krótsze paseczki. Warzywa lądują do ciasta, hops, i oczywiście indyk też wyląduje do środka razem z warzywami. Doprawimy to jeszcze solą, ponieważ ani warzywa, ani indyk nie był solony. Całość mieszamy tak, by składniki się dobrze połączyły. Pięknie to pachnie aromatycznie, a zaraz będzie jeszcze bardziej, bo jak zacznie się to smażyć, to aromaty przypraw będą w całej chacie. I jest szansa, że sąsiadka przyjdzie. Tłuszcz już dobrze rozgrzany, możemy wrzucać pakorę. Każda będzie troszkę inna, one nie będą idealne, ale jeśli chodzi o smak, to jesteśmy na dobrej drodze. Dobrze to pachnie. Pamiętaj, żeby nie wrzucać zbyt wielu naraz, tak żeby nie zaczęło ci się to gotować, tylko żeby cały czas się właśnie smażyło. W międzyczasie przygotowujemy duży talerz, na którym będziemy odsączać nadmiar tłuszczu. W międzyczasie, jak smaży nam się pakora, możemy przygotować jogurtowy sos, z którym będzie on dzisiaj wydane. Potrzebujemy po prostu kolendry, odrobiny mięty. Przerzucamy do jogurtu. Tu mamy sok z limonki. Dodajemy odrobinę. Mieszamy całość. Jeszcze odrobina soli. Próbujemy, jak smakuje, czy mu nic nie trzeba. Świetnie. Pakorki. Już gotowe. Hop. Pamiętaj, żeby nie robić zbyt dużych. Jeśli zrobisz zbyt dużą, to może ci się spalić po prostu z wierzchu, a nie dojść jeszcze w środku. Ja myślę, że o, najlepszy kształt, najlepsza, to jest taki mniej więcej. Ale gorący. Przekładamy na talerz. Pięknie to pachnie, nie mogę się już doczekać, aż tego spróbuję, więc połóweczka, zobacz. Pięknie wygląda, bardzo aromatycznie pachnie. Do tego pyszny sos miętowo-kolendrowy. Musisz to zrobić. Świetnie wygląda, świetnie smakuje. Zadziwisz swoich znajomych na imprezie. Impreza na pewno się uda. Tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć!